również tak się powolutku kiełkuje. I gdy nadejdzie czas, pojawi się mały ten, potem kwiat, a w końcu owoc. Dziękujemy księdzu Mariuszowi Pawlinie za słowo Boże do nas skierowane. Dziękujemy za przygotowanie nas do spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. Niech radosne święta wielkanocne przyniosą księdzu miłość w codzienności, nadzieję w bezradności i wiarę w wątpliwościach. Bóg niech obdarza pokojem i dobrem na każdy dzień. Szczęść Boże! Przede wszystkim dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie, za to, że dzisiaj tutaj jestem. Dziękuję księżom, księdzu Mariuszowi, który ma takie samo imię jak ja. Nas dwóch jest po tym imieniu w diecezji naszej galickiej, więc bardzo dziękuję. No i księdzu Konradowi. Ksiądz Konrad jest moim kolegą rocznikowym, czyli razem przyjmowaliśmy święcenia kapłańskie i razem byliśmy w seminarium. Więc za tę pracę, za wszystko bardzo serdecznie księżom tutaj dziękuję. Moi drodzy, tym bardziej się cieszę, że jestem w Węgorzewie, bo przecież 3 lata, kiedy uczyłem się, to bardzo często przychodziłem do tego kościoła na mszę świętą, będąc w liceum rano, więc to miejsce, ten kościół jest mi bliski, więc wszystkim za te spotkania, bo wiele osób jest znanych, przewinęło się przez te dni. Wiele osób jest w parafii w Budrach, w Olszewie, a dzisiaj już mieszka w Węgorzewie. Są moi też rówieśnicy, których można było spotkać, to tym bardziej. Wszystkim za tą wielką życzliwość bardzo dziękuję. Z racji kończących się rekolekcji Kościół pozwala nam uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami. Czyli stan łaski uświęcającej, komunia święta i modlitwa w intencjach papieża. Więc pomyślmy, w czyjej intencji chcielibyśmy go ofiarować, czy za siebie, czy za konkretną duszę cierpiącą w czyśćcu. I módlmy się w intencjach naszego papieża Franciszka, pod Twoją obronę. Cieszymy się, święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale Archanie, zmarłanie a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stron do piekła. Wisi na krzyżu Pan, Stwórca niebios.